Hej, witajcie w nowym vlogu. Jestem dzisiaj w Warszawie i jadę właśnie do takiej śniadaniowni Charlotte na śniadanko, bo już w hotelu się śniadania skończyły, jest dosyć późno. Nigdy tam nie byłam i jestem ciekawa, czy będzie dobre, smaczne. Na pewno jest tam fajny klimat i jest to w centrum, dosyć blisko naszego hotelu. Później pojadę do Złotych Tarasów, zobaczę, co tam ciekawego. Jest na pewno duży wybór, jeżeli chodzi o sklepy. Czy jeszcze trwają wyprzedaże, też zobaczymy. Jest całkiem fajna pogoda, bo jest aż 6 stopni, świeci słoneczko, więc jest tak ciepło, nie ma tych mrozów już, więc super. Jesteśmy już po śniadaniu i było bardzo dobre, ale na początku mnie odrzuciło, jak weszłam i było pełno ludzi. Wszystkie stoliki były zajęte, jeszcze jakieś tam dwie panie czekały na stolik. Ja sobie pomyślałam, ile my teraz na ten stolik będziemy czekać, później na jedzenie, ile będziemy czekać. Hałas, harmider, ale dobra, zjedliśmy, mamy odhaczone. Już chyba drugi raz tam nie wrócimy, bo za dużo ludzi. Ale bardzo smaczne, to muszę przyznać, że było bardzo, bardzo smaczne. Wziąłem sobie jeszcze kawkę na wynos i jedziemy do Złotych Tarasów. Muszę sobie na szybko kupić buty na zmianę, bo te, co mamy sobie, są za ciepłe. Wezmę te, przebiorę. Poszukuję dresu, ale kompletu, i ta bluza jest piękna. Tutaj ona jest w takim beżowym kolorze, jeszcze jest czerwona, tylko niestety nie ma dołu do niej, do tej bluzy, spodni, a ja bym chciała cały komplet, więc nie będę jej brała, szukam dalej. Jak jestem w Warszawie, to mam taką zasadę, że idę do sklepów, których nie ma w moim mieście. U mnie nie ma Van Graffa i nie ma tych lepszych sklepów, więc jestem teraz w Van Graffie, mam kilka rzeczy do przymierzenia, ale cały czas szukam kompletu dresu wygodnego. Ten, co mam na sobie, jest w Zary, on jest super, tylko już się zniszczył od prania, bo ta jakość właśnie tak wygląda w Zarze. Jak patrzę na te kolory, to już czuję wiosnę. Jestem po zakupach w Van Graffie i były takie puszki z wodą. Myślałam, że one są płatne, a się okazało, że dla klientów są za darmo. Jestem w Massimo Dutti i przymierzę taki dzień-nowy komplet. Ja lubię takie komplety. Zaraz zobaczymy, jak leży. Dobra, idę do samochodu, mam dwie torby zakupów. Nie wzięłam tego kompletu w końcu dresowego, takiego dzieninowego, bo spodnie były za krótkie, ale wzięłam kilka rzeczy dla męża, a sobie kupiłam większość w Van Graffie. I już wracam do hotelu, bo się zmachałam mocno. Ja się przebrałam i ogarnęłam, bo wychodzimy do restauracji na taką obiadokolację, do restauracji Styx. Tam są pyszne steki i zupa cebulowa, więc jak będzie dostępna, to ją na pewno zamówię. A na sobie mam taką fajną sukienkę z Zary. Ona jest fajnie dopasowana, ma idealną długość dla mnie i te bufiaste rękawy. Złoty zamek jest bardzo w moim stylu, bardzo mi się podoba. No i jest wygodna, ja lubię, jak jest wygodnie i ładnie. Użyję tych perfum z Chloe, one są takie trochę słodkie i świeże, więc akurat je wzięłam, bo one mają małe opakowanie, więc na wyjazd super. Dostaliśmy przystawki i mamy ostrygi, które kojarzą mi się z wakacjami, bo zawsze jak jesteśmy za granicą, to zamawiamy ostrygi, karpaccio wołowe i ja jeszcze sobie zamówiłam rosół z kaczki z takimi pieroszkami.
Ostatnim razem, jak byliśmy w Warszawie, to byliśmy w Raffelsie, który jest o tutaj, a teraz jesteśmy w tym hotelu w Sofitelu o tutaj. Wróciłam już z Warszawy do domu i będę właśnie rozpakowywała torbę z zakupami, bo chcę te rzeczy powkładać już do szafy i przy okazji Wam pokażę, co mi się udało fajnego kupić. Pierwsze dwie rzeczy to taki zestaw firmy Karl Lagerfeld i jest to dres czarny z takimi fajnymi białymi lamówkami. Ja tej firmy nie przepadam za tą firmą i nic z tej firmy nie mam, jest to moja pierwsza rzecz, ale spodobały mi się te białe lamówki kontrastujące z tym czarnym materiałem, więc zdecydowałam się, że sobie wezmę taki komplet i to jest t-shirt na krótki rękawek. I on pasuje idealnie właśnie do tych spodni. Ubiorę na siebie, zobaczę, jak to wygląda. Dobra, mam już to na sobie. I ja sobie ten t-shirt wsadzę tutaj w spodnie. O, tu jest gumeczka. On jest dosyć duży, jak na rozmiar M. Ale nie było S, było tylko XS, a XS było za małe. Więc o, fajnie tak to wygląda. Tutaj jest ta kieszeń. I jest super. Ja lubię dresy. I ten mi się mega, mega podoba. Tak to wygląda, więc powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Jest super. Dlatego go wzięłam. Ale zastanawiałam się, czy nie będzie się tutaj po praniu, czy ta lamówka się tutaj nie zabrudzi, nie zafarbuje od tego czarnego. Zobaczymy. Dobra, mierzę dalej. Jeżeli chodzi o cenę, to te spodnie dresowe były przecenione z 1249 zł na 649, a bluzka, t-shirt kosztował 399 zł, a wcześniej kosztował 549, więc to było na przecenie. Kolejna rzecz to sweterek na krótki rękaw z Ralph Lauren. On ma tutaj taką czerwoną, fajną lamówkę. Jest na takie trochę cieplejsze dni. My w lutym lecimy w zagranicę. Będzie troszkę cieplej niż w Polsce. Nie bardzo ciepło, ale troszeczkę cieplej, więc ten sweterek będzie idealny. I ja go sobie zostawiłam z białymi spodniami. I myślę, że to jest fajny taki wiosenny look. I ten sweterek kosztował 849 zł. Jest to nowa kolekcja, więc nie był przeceniony. I jeszcze tutaj Wam pokażę od razu taki t-shirt biały kupiłam, ale to akurat w Massimo Dutti i on jest taki zwykły, ale ma bardzo fajny materiał, bo jest gruby i wydaje się być porządny. A taki t-shirt to do wszystkiego pasuje, nawet do tych czarnych spodni dresowych. Dobra, idę zobaczyć, co tam jeszcze mam dalej. Kolejny t-shirt, taki oliwkowy, też trochę basic, ale z kieszonką. I tutaj ma podwinięte rękawy, też mi się bardzo spodobał. On kosztował 299 zł, nie wiem, co to jest w ogóle za marka. Wisiał, był przeceniony też ze 399 i wygląda na porządny materiał. No i takiego nie mam w swojej szafie, więc się też przyda nawet do tych jasnych spodni. Spoko to wygląda. Kolejna rzecz to jest taki zestaw sportowy na treningi, na które aktualnie nie chodzę. Ale wrócę, czyli mam tak, bluzkę Adidasa, taki t-shirt i też on jest, widzę i czuję, że dobrej jakości. I do tego zwykłe czarne leginsy, ale z wysokim stanem. I tutaj mają z boku lamówki, takie typowe leginsy z Adidasa. I to fajnie się razem komponuje. Te leginsy ładnie podkreślają figurę, mają wysoki stan, więc tutaj wszystko ładnie zbierają. No i nic nie będzie wychodziło podczas treningu. I ta bluzka kosztowała 229 zł, a spodnie 179 zł. Mi się podoba. I do tego jeszcze jest jedna bluzka do tych leginsów. Taka czarna, też Adidasa. No i ona to już idealnie pasuje do tych leginsów, jeżeli chodzi o te tutaj lampasy z boku. Jeszcze wzięłam trzy rzeczy. To był taki sweterek, białe, takie spodnie dresowe i taka podkoszulka biała, ale mam to w praniu, bo już to na sobie miałam, jak wracałam z Warszawy, więc Wam tego nie pokażę. I tyle. I to wszystko by było, jeżeli chodzi o zakupy.
Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa, pa!